Wśród finalistów konkursu znalazł się krakowski Venosa Quartet. Jazz jest muzyką, która nie jest za bardzo popularna. Nie jest taka wielka ta rzesza, ale na pewno bardzo oddana i wierna. Media specjalnie nie mają tej siły na tyle, żeby ludzi do tego jazzu przekonać. To się widzi czasem jakieś urywki. Ja już od dłuższego czasu zastanawiam, że to tak jest, że jazz nie jest tak popularny, bo media i radio, telewizja go nie promują, czy tak naprawdę media go nie promują, bo ludzie nie chcą go słuchać. Zespół powstał w styczniu tego roku. 18-letni pianista Piotr Orzechowski jest laureatem indywidualnych nagród na kilku krajowych festiwalach. Jeśli gramy jakieś nasze rzeczy własne, są to utwory właśnie Piotrka Orzechowskiego, więc w pewnym sensie jest on liderem. Przede wszystkim chęć grania i chęć wyrażania emocji za pomocą muzyki. To jest chyba najważniejsze i to jest główna taka siła napędowa. Jazz jest tym, co lubię grać najbardziej i jeśli tylko mogę, to staram się grać jazz. Chyba jest to jeden z głównych powodów organizacji właśnie takich konkursów, żeby właśnie młodzi muzycy mieli szansę zaprezentować się i później o tej swojej muzyce porozmawiać. Trzeba się skupić przy odbiorze, żeby wyczuć to wszystko, co artysta chce przekazać. Jazz jest muzyką, gdzie cały czas wszystko się zmienia. Nie ma dwóch takich samych wykonań, nigdy żadnego utworu. To jest muzyka do odbioru na żywo. W muzyce popowej może publiczność jest najważniejszą rzeczą, a w jazzie co innego. Energia jakaś. Jazz jest gdzieś w nas.